Tytuł naszego programu nie został wybrany przypadkowo. W magazynie Zdrowiej przedstawię Państwu najnowsze metody leczenia i programy profilaktyczne. Tylko u nas będziecie mieli Państwo szansę obejrzeć nowatorskie operacje. Zobaczycie Państwo, jak pacjenci przygotowywani są do zabiegu, jak rozmawiają z nimi lekarze, jak później na sali operacyjnej taki zabieg przebiega i potem po operacji, jak chorzy dochodzą do siebie. Z kamerą będziemy towarzyszyć pacjentom przez cały czas. Będę rozmawiała z ekspertami, lekarzami i pacjentami, a wszystko po to, by po prostu żyć zdrowiej. Skoliozy idiopatyczne, tak powiedzą lekarze, ale nam, pacjentom, trzeba tę definicję wyjaśnić. Skolioza idiopatyczna to inaczej boczne skrzywienie kręgosłupa o nieznanym pochodzeniu. Lekarze umieją tę chorobę leczyć, ale nie umieją jej zapobiegać, właśnie dlatego, że nieznane są przyczyny jej powstawania. 10-krotnie częściej na skoliozy idiopatyczne zapadają dziewczynki niż chłopcy. Wśród nich jest 17-letnia Ania z Raciborza. To pacjentka Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jest bez większych chyba szans na normalne życie później, bo i tak będzie tak bardzo cierpiała, że wcześniej czy później przypuszczalnie może dojść do operacji. Pani Mario, kiedy to wszystko się zaczęło u córki? Kiedy Ania miała 12 lat, wtedy żeśmy zauważyli jej skrzywienie dopiero, bardzo późno zresztą. Ona miała w górnej części 28 stopni skrzywienia, a w lędźwiowej 38 już. I od tamtej pory, 5 lat temu dokładnie, zaczęliśmy rehabilitację Ani. Pojawia się już ból, ale lekarze teraz na razie mi w jakimś stopniu nie przeszkadzał. Ale lekarze mówili, że w przyszłości mogę mieć z nim poważne problemy. Dzień dobry, panie profesorze. To jest 17-letnia pacjentka Ania ze skoliozą idiopatyczną, dwuukową, piersiowo-lędźwiową, leczona od 12 roku życia, dotychczas zachowawczo, rehabilitacyjnie, gorsetowo. Skrzywienie piersiowe, garb żebrowy w odcinku piersiowym, łopatka odstająca, nieco wyżej ustawiona, bark prawy ustawiony wyżej, wcięcie talii, prawe nieco pogłębione, wał mięśniowy, lędźwiowy po stronie lewej. A proszę, zegnij się do przodu. Widoczny gard teścia Adamsa. Tą metodą, którą ty będziesz operowana, to będzie cięcie od tyłu na plecach. W tej metodzie w zasadzie prawie, że w każdym krąg zostaną wkręcone śruby tytanowe. One mniej więcej w ten sposób wyglądają. Przez te odnóża, które tutaj widać na tym modelu, wkręcana jest śruba. Tego typu metoda jest stosowana w wielu ośrodkach. To, co u nas jest, sprawia, że jest troszeczkę inny sposób postępowania z chorym, to przede wszystkim to, że wykorzystujemy metodę odrotowania całego kręgosłupa i poszczególnych kręgów przez to, że wkręcamy w każdy krąg śrubę. Będziesz bardziej prosta, zmieni się ustawienie miednicy, zmieni się ustawienie też i klatki piersiowej i zmniejszy się znacznie ten garb żebrowy, który ci tak przeszkadza. Co do implantów, ich w zasadzie nie będziesz odczuwała. One nie będą odczuwalne. No, musiałabyś bardzo mocno gdzieś dotykać sobie na skórze, żeby można było końcówki tych śrub, które w tym miejscu mniej więcej będą się znajdowały, żeby one były odczuwalne. W zasadzie tych implantów później się nie usuwa. No, chyba, że istnieje jakieś specjalne życzenie pacjenta, bo to jest z kolei bardzo duży zabieg operacyjny później.
A jak zmieni się moje życie po operacji? Czy będę miała jakieś ograniczenia? Na pewno nie będziesz skakała do wody na głowę. Na pewno nie będziesz robiła fikołków i przewrotów, ale tak naprawdę nie powinnaś mieć żadnych ograniczeń życiowych, takich normalnych. Będziesz mogła iść na dyskotekę potańczyć, będziesz mogła popływać, na nartach możesz jechać. Oczywiście nie po czarnym stoku. No popatrz, jest skompensowana skolioza, jest wyrównane są skrzywienia i trzeba będzie objąć i piersiowy, i lędziowy. Operacja trwa już prawie 3 godziny. Mama Ani cały czas czeka przed salą operacyjną. Jest bardzo zdenerwowana. Czeka Pani? Długo już? No, od samego początku, jak ją wieźli na salę. O której to było godzinie? Od pół do dziewiątej. Od pół do dziewiątej. Zdenerwowana Pani? Niesamowicie. Nie bardzo sobie radzę z emocjami, ani mówić nie mogę za bardzo. A w jakim nastroju była Ania? Ania? Bardzo dobrym. Chyba w gorszym ja jestem. Ale co profesor mówił? Ile godzin to potrwa? No, kilka godzin będzie na pewno. 4 godziny na pewno będzie. Czyli o 9 się zaczęło? No nie mierzy. No jeszcze trochę czeka mnie. Tego czekania nie szkodzi. Chyba będę dopiero szczęśliwa, jak ją zobaczę po wyjeździe z sali operacyjnej. A teraz będę czekać na to. Wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Będzie dobrze. Sala operacyjna numer 7. Tu wszyscy są spokojni i maksymalnie skupieni. Przy stole operacyjnym 3 chirurgów, pielęgniarki, anestezjolodzy. Już wiadomo, że zabieg będzie trwał dłużej. Ile dokładnie? Tego nie wiadomo. Widzieliście Państwo etap wytwarzania obrazu 3D i stworzenia rekonstrukcji kręgosłupa zmienionego skoliotycznie. Widoczne są ten tomograf śródoperacyjny. Widzicie Państwo nawigację oraz przygotowany do pracy zestaw neuromonitoringu, który jest konieczny do tego, żeby przy wkręcaniu śrub mieć możliwość oceny, jak zachowuje się nerw, ewentualnie podrażnione przez implant. Chodzi oczywiście o maksymalne bezpieczeństwo. To zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Już ryzyko jakiegoś błędu jest zminimalizowane, jak tylko to możliwe. Jest to najnowocześniejszy sprzęt, jaki jest używany w tego typu operacjach. Endoskopia kapsułowa to nowa metoda pozwalająca na bezpieczne, nieinwazyjne zbadanie jelita cienkiego, a więc miejsca, do którego do tej pory lekarze nie mieli dostępu. Pani Beata choruje od kilkunastu lat. Cierpi na chorobę Crohna. Pomocy szukała u wielu specjalistów. Objawy, które mogły sugerować współistnienie z tym nowotworu o nazwie rakowia, który właśnie daje takie objawy, który częściej występuje przy Crohnie i który daje dodatkowo objawy typu astma, problemy z sercem. Ponieważ jest to maciupki nowotwór, który często ma i pół centymetra, bardzo trudno go znaleźć innymi metodami, więc była to właściwie jedyna moja szansa. Dla takich pacjentów endoskopia kapsułowa jest najskuteczniejszą metodą terapeutyczną. Kapsułka przekazuje obraz doskonały pod względem jakościowym. Jest to obraz endoskopowy, który obrazuje nam błonę śluzową w przybliżeniu. Jest to obraz, który potrafi wykryć bardzo drobne zmiany, takie jak zanik kosmków, jak owrzodzenia, jak blizny po tych wywielonych owrzodzeniach, aż wreszcie do duże zmiany, takie jak nowotwory jelita, miejsca krwawienia, co czasami jest niezwykle trudne w innych metodach do zobrazowania. Jeśli pacjent gubi krew, traci ją w sposób widoczny zewnętrznie, klinicznie, a nie umiejscowione jest źródło, wtedy ta kapsułka jest bardzo pomocna. Samo badanie nie jest ani trudne,
ani męczące. Pacjent przed rozpoczęciem badania jest oklejany zgodnie z tą instrukcją. Na ciało jest naklejanych 8 anten w górnej, środkowej części i dolnej części tułowia. Po oklejeniu pacjenta antenami antenę podłącza się do rekordera. Ten rekorder jest po zakończeniu badania odłączany od anten. Jest umieszczany w specjalnej bazie, która pozwala na zgranie obrazu na dysk komputera. Następnie pacjent przy niewielkiej ilości wody połyka kapsułkę. Kapsułka nie jest duża, ma wymiar 11 na 26 mm. Do połknięcia jest tylko ta część. Jak pani się teraz czuje? Czuję się fantastycznie. Lek, który mi podano, wyleczył mnie w ciągu 8 tygodni. Jest pani w tej chwili wyleczona? Przynajmniej czasowo, bo to jest choroba, która wraca, ale tak. Przytyła pani? Lepiej się tak, pani czuje? Oczywiście. Lepiej się czuję, lepiej wyglądam. Podczas snu odpoczywają wszystkie narządy. Zwalnia się praca serca, zwalnia się również oddychanie, maleje napięcie mięśni. Jednak to oddychanie w czasie snu u niektórych pacjentów nie przebiega zgodnie z normą. Po prostu niektórzy pacjenci chrapią. Wśród nich są tacy, którzy bagatelizują problem, a cierpią na obturacyjny bezdech senny. Ta choroba nieleczona może doprowadzić do poważnych dolegliwości. Pacjenci mają podwyższone ciśnienie tętnicze i to jest jedna z przyczyn tak zwanego trudnego w leczeniu opornego nadciśnienia tętniczego. Te skutki kardiologiczne u pacjentów mogą również przeradzać się poprzez niedokrwienie mięśnia serca i dawać pacjentom takie objawy. Z panią Stanisławą najbliżsi mieli spore problemy. Nie mogli spać. Chrapałam bardzo mocno i wszystkim to bardzo przeszkadzało, bo chrapałam, nawet mnie przeszkadzało, bo się budziłam, bo potrafiłam chrapać na siedząco. W 2008 roku miałam stan przedzawałowy, a wcześniej jeszcze miałam jakiś zawał, którego nie zauważyłam, że to zawał. Pani Stanisława dowiedziała się, że są specjaliści, którzy mogą jej pomóc. Pacjent śpi z aparatem, tak, tutaj podłączonym. Jest tutaj na monitorowaniu ciągłym. Widzimy pacjenta za pomocą kamery. Mamy możliwość obserwowania wszystkich parametrów życiowych, takie, które są niezbędne do diagnozowania właśnie tutaj bezdechu sennego. Pacjenci do końca życia będą musieli przyzwyczaić się do spania w takich maskach. To nie problem, przekonuję. Dlatego się zdecydowałam też właśnie na to, że mi zapobiegnie zawałowi serca na śnie. Tak jak moja mama umarła właśnie na śnie, właśnie, bo też miała ten bezdech.